No i właśnie ten wzrost gospodarczy się w zeszłym roku na poważnie skończył. Mieliśmy najgorszy rok, tak naprawdę, od momentu zmian ustrojowych w Polsce. Tylko w tym roku i w przyszłym roku Polska pożyczy bilion złotych. Mam tutaj na myśli nie tylko potrzeby tych nowych dziur w budżecie, które trzeba zasypać, czy w innych miejscach BGK choćby, ale mam na myśli także konieczność wykupu starego długu, czyli tych obligacji, które zapadają. Same odsetki od polskiego długu, bo ja mówię tylko o, tych, o tym bilionie z dwóch lat, przecież mam jeszcze starszy dług. Będą przekraczały 10% dochodów do budżetu. Nigdy tak nie było. Bo ja znam bardzo wielu deweloperów, którzy mają bardzo spore, to się tak ładnie nazwa banki Ziemi, mhm. i nie budują, poczekają na jeszcze lepsze czasy, żeby jeszcze więcej zarobić. Dzisiaj i mówię tutaj o tych najdroższych spółkach realizujących, czyli tych giełdowych, dużych, które mają też koszty korporacyjne, wybudowanie w, przyzwo, w przyzwoitym standardzie metra kwadratowego mieszkania to jest wyraźnie poniżej 6 tysięcy złotych. Z dużym uśmieszkiem Niemcy podchodzili do tej kwestii, czyli ci frajerzy z Chin za śmieszne pieniądze produkują nam różne rzeczy, a potem my dobijamy swoje nazwy i na potężnych marżach to sprzedajemy. No to się okazało jednak takim koniem trojańskim. To na dzisiaj nie da się udowodnić, że w pełnym zakresie produkcji, dostarczania energii do tych, do tych wydobycia tej energii, ale także produkcji, utylizacji Samochodów elektrycznych i spalinowych, samochód elektryczny jest już tak to określę istotnie bardziej ekologiczny niż samochód spalinowy, niż nowoczesny samochód spalinowy. Podcast Biznes na Ostro. Wejdź do świata inspirujących polskich przedsiębiorców. Zaprasza Szymon Ostrowski. Cześć, ja nazywam się Szymon Ostrowski, a to jest kanał Biznes na Ostro, na którym rozmawiamy o biznesie, przedsiębiorczości i finansach. Przypominam wam jak zawsze o subskrypcjach, łapkach w górę i komentarzach, bo to pomaga algorytmowi pokazywać te treści szerokiemu gronu. Zachęcam was do aktywności, szczególnie w komentarzach, no bo właśnie to pomoże w rozwoju tego kanału. A dzisiaj moim gościem jest pan Marek Zuber z Akademii WSB. Dzień, Dzień dobry. dobry. Chciałbym zacząć od niezbyt dobrych informacji, czyli od deficytu, od długów, ponieważ. E... Okazuje się, że w 2025 roku te wydatki budżetu państwa będą gigantyczne, mogą się zbliżyć do biliona złotych, a sam dług podchodzi pod prawie 300 miliardów złotych. No niedług tylko Znaczy deficyt, przepraszam. Deficyt deficyt, sam, deficyt, tak. To jest sam deficyt budżetowy. No. Budżetowy, natomiast pamiętajmy, że wbrew temu, co mówiono, ta konsolidacja finansów publicznych. Nie została dokonana w całości. Zresztą mieliśmy świeżą konferencję prasową u ministerstwa dotyczącą procedury nadmiernego deficytu, a właściwie tego, jak zamierzamy w tej procedurze się zachowywać, czyli kiedy mamy znowu osiągnąć to, co mamy osiągać, będąc w Unii Europejskiej, przede wszystkim jeśli chodzi o deficyt sektora finansów publicznych, całego sektora. No i tam nawet padło takie sformułowanie, że nie dokonano tego pełnego, jak to powiedzieć, scentralizowania. Zarządzania długiem publicznym, bo tak chyba można to powiedzieć, ale centralizowania w sensie technicznym, oczywiście, czyli w sensie pokazywania go w całości. I także, oczywiście, tym, tym samym deficytu całego sektora finansów publicznych. Skąd się Panie ten, skąd się to ten taki, jest, taki duży brak bierze? To w nie jest kasie. żadne zaskoczenie. No to, mm -hmm. jest, to jest właśnie to, że no, doskonale o tym wiedzieliśmy. Yy, mamy trzy główne tak naprawdę yy, powody, albo jeszcze inaczej. Zacznę od. Od tego, co działo się przez 8 lat rządów zjednoczonej prawicy gdzie mieliśmy bardzo mocne zwiększenie wydatków i część tych wydatków była bardzo sensownych. No ja absolutnie nigdy nie krytykowałem programu 500+, plus jako bezsensownego. Uważałem tylko, że on jest źle kierowany. To znaczy cały czas uważam, że nie ma sensu wypłacać mhm. tych pieniędzy osobom dobrze zarabiającym, a dzisiaj pewnie już wiązałbym w ogóle ten program z tymi osobami, które pracują, tak jak to jest w Niemczech, ponieważ mamy bardzo duże problemy na, na, na rynku pracy i to byłby taki element y, 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 motywacyjny. No ale tak czy inaczej, za bardzo z tym wszystkim poprzedni rząd poszedł, a finansował te wydatki, bo to jest najważniejsze, z trzech źródeł: ze zwiększonej ściągalności podatków, prawda, z wzrostu gospodarczego, i to jest bardzo ważny element. Szybki wzrost gospodarczy to są większe dochody do budżetu, no i te większe dochody wydawano. I trzeci element. Z długu, bo pomimo bardzo dobrego wzrostu gospodarczego, cały czas mieliśmy dziurę w budżecie. W przeciwieństwie do w pewnym momencie w większości krajów unijnych w 2019 roku, 18 krajów Unii Europejskiej miało nadwyżki w budżecie. I wtedy postawiliśmy, no postawiłem taką tezę również mhm. ja, jak się skończy ten wzrost gospodarczy, to będzie problem. No, i właśnie ten wzrost gospodarczy się w zeszłym roku na poważnie skończył. Mieliśmy najgorszy rok, tak naprawdę, od momentu zmiany ustrojowych w Polsce. Nie licząc pandemii, ale pandemia to jest zupełnie inna sytuacja. No więc, skoro zerowy wzrost, wzrost praktycznie, przecież ten wynik, nie mam jeszcze ostatecznych danych o produkcie krajowym brutto, ale to jest zero, plus, jeżeli chodzi o wzrost. No a przecież bardzo wiele wydatków rosło niezależnie od, od naszego PKB, mhm. od tego co w Polsce się tworzy, tylko na przykład w związku z inflacją. Różnego rodzaju waloryzacje, ale nie tylko. Te potrzeby oczywiście rosły. Więc pierwsza rzecz, za dużo wydawaliśmy. Druga rzecz, bardzo ważna, to jest kwestia wydatków zbrojeniowych. No i o to nie można mieć pretensji ani do PiS-u, ani do Platformy, ani do, nie wiem, Lewicy. Mhm. Po prostu yy, musimy te wydatki ponieść. Ja w każdym razie uważam, że musimy. Jak pan wie, panie Szymonie, nie wszyscy tak uważają. Mamy tutaj wypowiedzi niektórych ekonomistów, że to jest w ogóle bez sensu i w innych miejscach powinniśmy te pieniądze Widzieć. Ja też oczywiście wolałbym nie wydawać na taką ilość czołgów, tylko na nie wiem, super nowoczesne technologie, ale takie są realia dzisiaj w Polsce, że musimy te pieniądze wydać, moim zdaniem przynajmniej. Natomiast możemy to wydać mądrzej albo głupiej mądrzej, czyli w taki sposób, żeby polski sektor zbrojeniowy, szerzej w ogóle, polska gospodarka z tego chociaż trochę skorzystała. Czyli żeby duża rzecz tych wydatków była powiązana z transferem technologii, z wykonywaniem czy obsługą tych wszystkich zamówień, chociaż częściowo w Polsce. No i trzeci element. Mówię o tych najważniejszych, mm -hmm. bo tych elementów jest oczywiście znacznie więcej, a właściwie jeszcze o dwóch bym powiedział. Trzeci to jest zmniejszenie ściągalności podatków. No to się stało przede wszystkim w roku 2023, czyli po tym wielkim sukcesie PiSu prawie że śladu nie zostało, Głównie ze względu na to, że jest taka zależność, i też na to wskazywałem w roku 2018-2019. Jak się przedsiębiorcy dobrze dzieje, to on chętniej płaci podatki. Jak się Kowalskiemu dobrze dzieje, to on chętniej płaci podatki. Ale w zeszłym roku mu się źle działo. No to przestał te podatki płacić, i niestety ten wzrost ściągalności był bardzo, bardzo poważny. I to też nam oczywiście dzisiaj przeszkadza. I czwarty element, właśnie, jeszcze o tym też powiem. No to jest oczywiście to prześciganie się w różnego rodzaju pomysłach związanych z, z tym, żeby wygrać wybory. Przecież nowa koalicja także dosypała pieniędzy. Największa chyba mhm. część tego dosypywania to, jest, to są oczywiście podwyżki w budżetówce. I znowu, ja uważam, że administracji publicznej należały się te pieniądze, 30% podwyżki, no ale nie zmienia to faktu, że to jest dodatkowe znowu obciążenie budżetu. Miliarder Richard Florek w jednej z ostatnich rozmów, którą, której słuchałem, powiedział, że on by zaproponował takie rozwiązanie, że urzędnicy państwowi, jak i politycy, ich podwyżki ich wynagrodzeń powinny być skorelowane ze wzrostem gospodarczym. Jeżeli mamy wzrost gospodarczy, gospodarka się rozwija, to oni też coraz więcej zarabiają, podobnie jak menedżerowie w firmach. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby skorelować to ze wzrostem gospodarczym, choćby dlatego, że dochody do budżetu i wzrost gospodarczy to nie jest korelacja jeden. Czyli to nie jest tak, że proporcjonalnie te dochody rosną wraz ze wzrostem. Prosty przykład. Jeżeli wzrost bardziej wynika z eksportu albo z inwestycji, to dochody budżetowe nie rosną w takim tempie, jak gospodarka, bo przecież podstawowe, podstawowe źródło dochodów do polskiego budżetu, czyli podatek VAT, w przypadku eksportu jest zwracany przez państwo, a w przypadku inwestycji ten VAT jest rozliczany, możemy go sobie także odpisywać. W związku z tym jest różnica, czy ten wzrost gospodarczy oparty jest na konsumpcji, to jest to, co teraz w Polsce obserwujemy, czy na przykład na eksporcie. Także powiązanie z, ze wzrostem gospodarczym moim zdaniem nie. Jeśli już to bardziej z dochodami mm -hmm. do budżetu, a natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli chodzi o ten konkretny ruch, który nastąpił w roku 2024, moim zdaniem był on słuszny, oczywiście on oznacza dodatkowe obciążenie budżetu, ale był słuszny znowu przynajmniej z dwóch powodów po pierwsze dlatego, że dawno nie było poważnych podwyżek w, w sferze budżetowej i odjechały trochę te wynagrodzenia w sferze prywatnej, po prostu odjechały, czyli z jednej strony kwestie, no takiej sprawiedliwości społecznej, ja nie lubię tego słowa, wiadomo dlaczego, no się kojarzy mm -hmm. z minionymi tak, tak, tak. okresem, ale kwestie sprawiedliwości społecznej, druga kwestia, no po prostu ryzykowaliśmy tym, że bardzo dużo urzędników zacznie odchodzić z, ze swojej pracy administracyjnej i przechodzić do sektora prywatnego, co oczywiście było ze szkodą dla efektywności całego systemu. W Polsce. Więc absolutnie trzeba to było zrobić, i tutaj wzrost gospodarczy czy brak wzrostu, wzrostu gospodarczego nie ma nic do tego. Jakie zagrożenia dla przedsiębiorcy, ale też dla zwykłego Kowalskiego może mieć tak duży deficyt w kasie państwa? Czy Panie to może Szymonie... oznaczać, że nie wiem, że będziemy musieli teraz przygotować się na to, że jeszcze skuteczniej będą, będą na przykład podatki od nas egzekwowane, czy będą wprowadzane nowe jakieś opłaty, czy też zobowiązania. Na nas, po to, żeby jakoś próbować tę dziurę załatać. Panie Szymonie, to parę liczb jeszcze. Mhm. Mówił Pan o tych prawie 300 miliardach samego deficytu budżetowego 289 jest planowane, tak. zobaczymy, jak to będzie ostatecznie, ale dodajmy do tego 100 miliardów złotych, które ma znowu obligacji wyemitowanych przez BGK, czyli już jeżeli mówimy o de deficycie sektora finansów publicznych, jak się nic nie zmieni w tych zamierzeniach. No to mamy kolejne 100 miliardów złotych. Jak to wszystko podsumujemy, to moim zdaniem te założenia budżetowe o 5,5% mniej więcej deficytu sektora są bardzo, bardzo optymistyczne. Zresztą, panie Szymonie, no trochę matematyki. Jeżeli w zeszłym roku Polskie PKB to było około 3,5 biliona złotych. Jak doda Pan do tego jeszcze wciąż prognozowaną, bo się rok nie skończył, inflację średnioroczną w tym roku, wzrost gospodarczy w tym roku, prognozowaną średnioroczną inflację w przyszłym roku i wzrost gospodarczy w przyszłym roku, yy, i wyjdzie Panu wielkość PKB w roku 2025, to nie wiem skąd, nawet sam deficyt budżetowy, czyli 289 miliardów złotych, w stosunku do tego PKB ma dać 5,5%. Moim zdaniem to będzie więcej. Mhm. Chyba, że się cud wydarzy i gospodarka się rozwinie w tempie nie. Prawie 4, 3,9 jest zakładane w budżecie, tylko znacznie szybciej. No to okej, okay. ale tego dzisiaj nie wiemy. Mamy nadzieję, że tak będzie, natomiast oczywiście tego dzisiaj nie wiemy. Ja się boję, że przyszłoroczny deficyt może być rekordowym deficytem w historii tych 30 lat, czyli pokonamy te poziomy, przekroczymy te poziomy, które mieliśmy po kryzysie finansowym, gdzie w maksimum było 7,4%. Boję się, że w przyszłym roku może być więcej. Tyle tylko, że nikt się o to nie obrazi. Świat wie, że tak to wygląda, świat wie, że przyszły rok to jest ten rok rekordowy. Jeżeli nie historycznie przez te 30 lat, no to na pewno w ostatnim okresie. I kluczem tak naprawdę jest to, co my teraz z Komisją Europejską uzgadniamy i to, co zostało niedawno zaprezentowane wstępnie przez Ministerstwo Finansów, czyli postępowanie w ramach procedury nadmiernego deficytu, a to postępowanie zacznie się w roku 2026, czyli będziemy schodzić z tym deficytem sektora. Do poziomu 3%, planujemy, że stanie się to w, w ciągu 4 lat. Ale jeżeli tak, mm. jeżeli tak, to jak pan te wszystkie rzeczy planowane w Polsce, czyli z jednej strony sztywne wydatki, które już dzisiaj mamy, z drugiej strony te plany i wydatki zbrojeniowe i potężne inwestycje, do których zaraz wrócę, to moim zdaniem pierwsza teza jest taka, że bardzo będzie ciasno w tych poszczególnych budżetach, nie tylko przyszły rok. Ten rok już jest bardzo ciasny, a ja cały czas nie wykluczam nowelizacji budżetu jeszcze w tym roku, czyli mm -hmm. zwiększenia deficytu budżetowego jeszcze w tym roku, w roku 2024. Przyszły rok ciasny, kolejne lata również będą ciasne, przynajmniej dwa, moim zdaniem przynajmniej do roku tego 2028, czyli trzy. No i jak nałożymy na to wydatki inwestycyjne, tylko te, które w Polsce. Musimy zrobić. To nie jest, jak nie zrobimy, no to przesuniemy. Czyli energetyka, yy, koleje, yy, no i pewnie do tego dojdą w tej chwili obiekty hydrotechniczne, to my mówimy o kwotach w perspektywie 10-15 lat między biliona, półtora biliona złotych, a w perspektywie tych 3-4 lat no przynajmniej 200-300 miliardów. Przynajmniej 200-300 mm -hmm. miliardów. To skąd na to wziąć pieniądze? No właśnie, te perspektywy nie kreują się nam zbyt optymistycznie, ale jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to mam wrażenie, że niewielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że te następne lata będą wyjątkowo ciężkie. Jeszcze raz, nie dramat, nie katastrofa, mm -hmm. nie Grecja. Absolutnie takie tezy nie stawiam. Mało tego, wydaje mi się, że nie powinno być większych problemów ze sfinansowaniem yy, tych wszystkich naszych potrzeb. Pieniędzy na świecie jest bardzo dużo. Polska jest coraz lepiej postrzegana. Nawet ostatnie dwa miesiące to było bardzo dużo fajnych artykułów i w, w amerykańskich mediach, w, w europejskich. Le Figaro, bardzo fajny artykuł na temat Polski, tam się pojawia w ogóle takie stwierdzenie: cud gospodarczy. Więc mamy dobry, na dzisiaj przynajmniej, mamy dobre nastroje z punktu widzenia tego finansowania Polski, ale musimy pamiętać o tym, że po pierwsze, nic nie jest nam zadane na wieki, więc może się wydarzyć coś takiego, co nam utrudni to pozyskiwanie środków. A po drugie, my tego nie będziemy pożyczać tanio mhm. przynajmniej w, w, w przyszłym roku. No to jeszcze jedna wielkość. Panie Szymonie, tylko w tym roku i w przyszłym roku Polska pożyczy bilion złotych. Mam tutaj na myśli nie tylko potrzeby tych nowych dziur w budżecie, które trzeba zasypać, czy w innych miejscach, BGK choćby. Ale mam na myśli także konieczność wykupu starego długu, czyli tych obligacji, które zapadają. Czyli to, my to tak nazywamy potrzeby pożyczkowe. Ostatnio na, mówi się brutto. Mhm. Zwał jak zwał. Ja to nazywam potrzeby pożyczkowe. Kiedyś nie rozróżnialiśmy te, te, tego pojęcia brutto, netto. Czyli brutto to jest wszystko to, co, co, co musimy pożyczyć, a netto to jest to, co pożyczamy bez tego, co zapada. Dla mnie potrzeby pożyczkowe bez dalszego rozwinięcia to jest wszystko to, co musimy pożyczyć. I my Myślę, że w ciągu tego, tych dwóch lat średnio będziemy to pożyczać na około 5% w skali roku. Czyli z samych tych dwóch lat 50 miliardów złotych mniej więcej rocznie, hmm. najczęściej to są obligacje dziesięcioletnie, to będzie obciążenie polskiego budżetu z tytułu samych odsetek. Więc to już pokazuje skalę przy dochodach budżetowych planowanych na przyszły rok na poziomie wyraźnie poniżej, wyraźnie poniżej 700 miliardów złotych. Jak dodamy do tego stary dług, panie Szymonie, to nas teraz czeka kilka lat, w których prawdopodobnie same odsetki od polskiego długu, bo ja mówię tylko o, tych, o tym bilionie z dwóch lat, przecież mamy jeszcze starszy dług, yy, yy, będą przekraczały 10% dochodów do budżetu. Nigdy tak nie było. To było 6%, 7%, więc z tego tytułu już mamy bardzo mocne obciążenie. Co, co z tego wszystkiego wynika? Podatki pewnie w górę nie pójdą, czyli VAT, PDCIT, no bo tak, wybory prezydenckie, po prezydenckiej będziemy mieli za chwilę parlamentarne. Wiemy, jak to się może skończyć z punktu widzenia tego, kto to będzie wprowadzał. Więc będzie taka formuła nie pokazywania wprost te, tego mhm. wzrostu obciążeń. Zresztą to też widzieliśmy zapisło, taka jest brutalna prawda w czasach Rządów Zjednoczonej Prawicy, gdzie z jednej strony chwalono się obniżaniem podatków, prawda? wprowadzeniem choćby cytu tak. estońskiego, podwyższenie kwoty wolnej, to też jest mhm. jakaś forma obniżenia tego efektywnego podatku, ale pojawiały się różnego rodzaju. Inne miejsca, choćby inny sposób rozliczenia składki zdrowotnej. Czy panu PIT podwyższono, panie Szymonie? Nie, ale składkę zdrowotną teraz płaci pan od dochodu, a nie rozlicza panią ją wpłaconym przez pana PICie. No to to nie jest wzrost obciążeń? No jest. To, że prąd dzisiaj kosztuje złotówkę za kilowatogodzinę, to nie wynika ze wzrostu cen kosztów produkcji z ostatniego roku. Pokrycie kosztów produkcji to jest 50 groszy, może z małym haczykiem, ale przecież trzeba zebrać te miliardy złotych wkładów własnych do projektów energetycznych. Mówię wkładów własnych, bo oczywiście będziemy je realizować ze środków unijnych. Będziemy pożyczać na to pieniądze, pewnie spółki energetyczne będą brały kredyty, emitowały obligacje, ale wkłady własne są konieczne. No to skąd to wziąć? To są spółki skarbu państwa. Oczywiście, może państwo w jakiejś formie te pieniądze położyć, ale możemy odciążyć budżet, podnieść cenę prądu i znaleźć jakąś formułę, może to będzie jakaś dodatkowa opłata, żeby wyciągnąć z tych spółek energetycznych ten dodatkowy zysk, po to żeby przeznaczyć go na inwestycje. Będzie obciążenie, będzie, bo będziemy więcej płacić za prąd. Więc jeżeli mówimy o przedsiębiorcach w Polsce i o tych najbliższych latach, no to mamy dwa bardzo mocne akcenty związane ze wzrostem kosztów. Koszty pracy, które dalej będą rosły, choć już pewnie nie tak szybko jak w roku 2024, rekordowym, po rekordowej podwyżce stopy płacy minimalnej. I właśnie prąd, który już dzisiaj tak naprawdę jest najdroższy w Europie, i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze droższy. Zresztą w tych planach rządowych na te najbliższe lata, także w, w kontekście procedury nadmiernego deficytu, wspomina się o tym, że prąd może w Polsce podrożyć jeszcze o 20%. Nie z tytułu wzrostu cen limitów CO2 czy ceny węgla, tylko właśnie ze względu na to, że Trzeba zebrać pieniądze na te potężne inwestycje. Mhm. Ostatnie zdanie, jeśli chodzi o te koszty. Jak pan weźmie te cztery największe spółki energetyczne, one będą rozwijały, modernizowały sieć niskiego i średniego napięcia przede wszystkim, i doda pan do tego polskie sieci elektroenergetyczne, czyli przede wszystkim wysokie napięcie. Znowu trzeba to wszystko powymieniać, most północ-południe, żebyśmy te gigantyczne ilości gigawatów z Morza Bałtyckiego mogli przesyłać na południe Polski, gdzie więcej prądu zużywamy. To do roku 2034 plany tych pięciu instytucji to jest ponad 200 miliardów złotych inwestycji. 200 miliardów, nie 20 miliardów. To chciałbym zapytać jeszcze o inflację według ostatnich danych z września tego roku. Ceny wzrosły o niecałe 5% według oczywiście GUSu. Kiedy w marcu 2023 inflacja była na poziomie niecałych 18%, to mieliśmy już panikę. Jak, do jakiego poziomu to, to dojdzie, a mam wrażenie, że teraz, yy, kiedy ta inflacja jest właśnie w okolicach 5%, też zaczynamy się tym wyjątkowo mocno martwić. No bo wie pan, panie Szymonie, w normalnych czasach 5% to jest bardzo wysoka inflacja. Jak pan popatrzy sobie na teorię, yy, to stawia się taką tezę, że 5-6%. To już jest poziom, przy którym oczekiwania inflacyjne mogą bardzo mocno wzrosnąć, czyli może się zaczynać delikatnie rozkręcać spirala inflacyjna. W Polsce akurat ona się zaczęła rozkręcać, jak mieliśmy dwucyfrową inflację, ale nie zdążyła się porządnie rozkręcić, bo się załamał poziom realnych dochodów rok. On spadał, no więc Polacy, nawet jakby chcieli kupować, to nie bardzo mieli za co. Musieli ciągnąć pieniądze z oszczędności, spadł poziom oszczędności, choćby lokat w bankach, no to wszystko wiemy. Więc to nie jest niska inflacja 5%. Ona jest rzeczywiście bardzo niska, jak się porównamy z tym szczytem 18,4 no sprzed roku. Ale to, to nie jest sytuacja normalna. Tu jest parę wątków, panie Szymonie. Pierwsze, czy jesteśmy zaskoczeni wzrostem inflacji? Absolutnie nie. Ona rośnie znowu z kilku powodów. Yy, trzy są najważniejsze. Efekt bazy. Czyli porównujemy się teraz z bardzo dobrymi miesięcznymi inflacjami z zeszłego roku. Tam mieliśmy nawet we wrześniu deflację. Ceny spadły tak. o 0,3% w stosunku do sierpnia. No to teraz już nie mamy skąd tej deflacji brać. Wtedy ona się brała z bardzo mocnego spadku cen żywności na świecie, surowców na świecie, no ale dzisiaj takiej sytuacji nie mamy. Drugi element, no i oczywiście ta baza, która pomagała nam na początku roku, w pierwszym półroczu, to dlatego między innymi inflacja zeszła do 2%, no to teraz działa w drugą stronę, czyli działa negatywnie. Po drugie, bo prąd podrożał. Jak wiemy w lipcu, ten wzrost cen prądu wynikający z udziału Bezpośredniego cen prądu w koszyku inflacyjnym, mhm. czyli w tych 1500 dóbr, które badamy i usług, które badamy i, i patrzymy, jak drożeją, to on już się dokonał. Czyli w, w tym poziomie w zasadzie już lipcowym, a lipcowym, sierpniowym już na pewno, mamy w całości wzrost wynikający z cen prądu bezpośrednio, ale nie mamy pełnego przełożenia. Jeśli chodzi o ten pośredni efekt, czyli jeżeli prąd podrożał przedsiębiorcy, no to on będzie podnosił ceny swoich produktów i usług. Ten proces będzie trwał ładnych parę miesięcy. Więc cały czas jesteśmy w tym efekcie i trzeci najważniejszy element to jest nasze kupowanie. Bardzo mocno odbiło w tym roku, czyli konsumpcja rośnie. Nie mamy boomu konsumpcyjnego, bo pomimo bardzo mocnego wzrostu wynagrodzeń Polacy sporą część tych dodatkowych pieniędzy przeznaczają na oszczędności, to widać nawet w tych najprostszych rzeczach, czyli choćby lokaty w banku. Mhm. I też nie jest to zaskoczeniem, bo z badań z końca zeszłego roku nigdy w historii tych badań tak dużo Polaków nie planowało zwiększać oszczędności w kolejnym roku, jeżeli pojawią się dodatkowe pieniądze. Ale to, co wystarczy na wydatki, to, co zostaje, powoduje, że ta konsumpcja jednak rośnie. Nie boom. Nie jakiś bardzo potężny wzrost, ale wystarczający, żeby te tendencje wzrostu cen na skutek wzrostu popytu to jest taka bardzo ważna, jedna z ważniejszych zależności mm -hmm. w gospodarce rynkowej, czyli zależność popytu i podaży, mechanizm rynkowy, który mówi, że jak popyt rośnie, a podaż nie rośnie w, 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 w takiej skali, no to prowadzi to do jakiegoś wzrostu cen. I to są te trzy czynniki. I teraz jedyna rzecz, na którą się zastanawiamy, panie Szymonie, to jest to, do jakiego poziomu ta inflacja wzrośnie, bo jeszcze będzie trochę rosła. Ja tu jestem jako optymista urodzony, jednak pesymistą, czyli myślę, że bardziej niż mniej i myślę, że 6% możemy zrobić, ale nawet jak to będzie 5,5 czy 5,7, yy, nie ma to większego znaczenia. Ważne jest to, no nie zakładamy, że będzie 11. Tak. Ważne jest to, kiedy osiągnie szczyt i jak mocno potem zacznie spadać. Ja zakładam, że mocno zacznie spadać pod koniec. Ten spadek się zacznie pod koniec pierwszego kwartału, najpóźniej. Może wcześniej. To będzie też zależało od decyzji dotyczących prądu w styczniu, czy ten prąd znowu będzie drożał, czy nie. I że potem te prognozy będą dość jednoznacznie pokazywały spadek inflacji, aż do osiągnięcia celu inflacyjnego w roku 2026. Dlatego zakładam, że po obniżki stuprocentowych w Polsce. Zaczną się w drugim kwartale 2026 roku, bo to jest ważna informacja dla nas wszystkich, nie tylko z punktu widzenia Kowalskiego, który płaci kredyt hipoteczny, albo jakikolwiek inny kredyt, ale także z punktu widzenia przedsiębiorców i właśnie tych inwestycji, na które bardzo liczymy w przyszłym roku, jako tego drugiego motoru, który nie uruchomił się w tym roku, drugiego motoru, który ma ciągnąć polską gospodarkę. Zaczął Pan tutaj troszeczkę o stopach procentowych i o kredytach. Kredyty <słuch> przez wiele osób są często postrzegane jako. Y kredyt hipoteczny głównie się o nich mówi. i bardzo dużo ostatnio było danych materiałów, które pokazywały, że w Polsce mamy najdroższe kredyty hipoteczne. Bo mamy. bo mamy faktycznie dodatkowo jeszcze mamy bardzo drogie nieruchomości. No, i oczywiście cały czas toczy się dyskusja na temat obiecanego w kampanii wyborczej kredytu 0%. Jakie są szanse na to, że ten kredyt zostanie wprowadzony, i jak on może zmienić rynek nieruchomości, który już dzisiaj według wielu obserwatorów jest na takim poziomie, że no raczej nie będzie rósł, a raczej to powinno wszystko spadać. czy znaczy ja uważam, że jesteśmy na szczycie lub po szczycie, mm -hmm. jeżeli chodzi o, o, o ceny, mm, ale rzeczywiście ma pan rację. To, czy tak jest. Także będzie zależało w dużej mierze od decyzji rządu. To, że mieliśmy najbardziej spektakularny wzrost cen w historii tego nowożytnego rynku y, mieszkaniowego, tak to określę. Ja ten początek y, datuję na 2003 rok, bo wtedy zaczęły się tak naprawdę rynek kredytów hipotecznych, to znaczy stopy procentowe w Polsce po raz pierwszy spadły do takich poziomów, żeby ten kredyt hipoteczny stał się racjonalny y, i banki zaczęły y, mocno go promować i sprzedawać. Więc od tego okresu, przez te 20 lat, nigdy nie mieliśmy sytuacji, w której przez 6 miesięcy ceny w największych miastach rosną powyżej 20%. A tak było choćby w Krakowie czy w Warszawie, na skutek wprowadzenia kredytu 2.0. Na skutek wprowadzenia kredytu 2.0, bez Analizy dotyczącej części podażowej, czyli bez. No a może taką analizę przeprowadzono, tylko się tym nie przejmowano, bo ważniejsze były wybory. Nie wiem. Bez no, wyraźnego określenia tego, że nie mamy na tyle na, na, tak dużej oferty, żeby przy mocnym wzroście ilości udzielanych kredytów nie doszło do wzrostu cen. A skoro o pieniądzach mowa, to chciałbym Wam opowiedzieć o ciekawym rozwiązaniu, z którego sam korzystam od lat. To Walutomat, platforma pozwalająca na wymianę walut online szybko, bezpiecznie i w najlepszych kursach. Można wymienić. 9 najpopularniejszych walut, korzystając z kursów zaproponowanych przez społeczność. Dzięki czemu są one znacznie korzystniejsze niż w banku albo też w tradycyjnym kantorze. 99,4% transakcji, które zostały zrealizowane od stycznia do 31 sierpnia tego roku, było zrealizowanych w maksymalnie 30 minut. W ramach partnerstwa z moim kanałem, Walutomat przygotował dla Was specjalną propozycję. To obniżenie Prowizji o 50% dla wszystkich tych, którzy zarejestrują się z linka poniżej. Oferta będzie obowiązywać przez pierwszy miesiąc korzystania z serwisu. Korzyści wynikające z użytkowania platformy Walutomat są tak duże, że tylko w moim przypadku zyskiwałem jedną ratę kredytu w ciągu roku. Wszystko dlatego, że kursy oferowane na platformie są znacznie korzystniejsze niż te proponowane przez banki tradycyjne kantory, ale również inne kantory onlineowe. Pamiętaj, by zarejestrować się z linku w opisie tego filmu. To pozwoli jeszcze bardziej rozwijać mój kanał i tworzyć dla ciebie jeszcze ciekawsze treści. A teraz zapraszam na dalszą część odcinka. Nawet w tym okresie superhosy lat 2006-7 nie mieliśmy tak spektakularnych wzrostów w tak krótkim okresie czasu. No więc teraz rząd po pierwsze, nie ma zgody w koalicji, co do tego, czy ten kredyt wprowadzić. A po drugie, rząd no, uczy się na błędach poprzedników, myślę. I to ociąganie się z prowadzeniem kredytu 2.0, w, w, w kredytu, no właśnie, nie wiem, czy 0%. Zobaczymy, co zostanie zaoferowane. Tak było obiecane w, tak. w kampanii. To ociąganie się także związane jest z tym, żeby znowu nie zobaczyć wzrostu cen, no bo wtedy trochę będziemy wylewać dziecko z kąpielą. Moim zdaniem absolutnym kluczem do tego, żeby... Jakiekolwiek programy wsporcia, wsparcia nie prowadziły do yy, wzrostu cen, jest udrożnienie podaży. Udrożnienie podaży. Oczywiście mamy wiele test zabronić kupowania tym, którzy kupują na inwestycyjnie. No, tylko co to znaczy zabronić? Jakim chęć sprowadzić? Yy, zabronić kupowania funduszom, które w Polsce kupują właśnie inwestycyjnie. No to chciałem poinformować, że największy z tych funduszy się w zeszłym roku po prostu z Polski wycofał, bo ceny. Yy, mieszkań yy, plus koszty finansowania tego funduszu. Przecież stopy procentowe nie tylko w Polsce wzrosły. Były takie, że w Excelu to się przestało spinać. Ale to muszę o to teraz zapytać, no to przecież, czy te ceny nie były spowodowane przez samych deweloperów, którzy jak też? czytaliśmy ostatnie Ale raporty giełdowe, tak. to nawet spółki giełdowe, deweloperskie, które są na giełdzie notowały gigantyczne marże. Niektóre sięgały nawet 50%. A ja znam przypadki, to nie że nie było jest powyżej chore? 50%. Pewnie, że tak, tylko to jest, to jest też pytanie, no czy pan, będąc przedsiębiorcą, który może sprzedawać drożej niż taniej, sprzedawałby drożej czy taniej? Problem leży gdzie indziej i nawet nie w podwyżkach procentowych. Załamanie ilości, a ja użyję tego słowa może załamanie jest troszeczkę za, na wyrost, ale bardzo mocno ograniczenie ilości nowo rozpoczętych budów w Polsce nastąpiło nie w momencie największych podwyżek stóp, tylko wcześniej. Na skutek wzrostu cen. Mieliśmy taką sytuację, że w tym pierwszym okresie popyt jednak mocno spadł. Może nie mocno, ale nie, nie wiedzieliśmy, czy będzie dalej rósł. Mam na myśli 2020 rok, czyli pandemię. Okazało się, że jak spadł to na moment, a głównie oczywiście dokonywano zakupów gotówkowych na zasadzie no. To jest mhm. bezpieczne, a nie wiadomo co będzie z pieniądzem, skoro jest taka produkcja pieniądza w cudzysłowie na świecie. No, a potem oczywiście mieliśmy odjazd wynikający ze wzrostu kosztów, kryzys. No i tutaj też był taki moment, kiedy to się nie do końca deweloperom spinało, czyli bardzo mocny wzrost kosztów realizacji, a te ceny nie były jeszcze takie wysokie, żeby to wszystko się jakoś ładnie zazębiało. Ale nie zmienia to faktu, panie Szymonie, że jeśli dzisiaj Rząd na poważnie podszedłby do wykorzystania tych terenów, które są w gestii Skarbu Państwa, czyli należą do spółek Skarbu Państwa, bezpośrednio do Skarbu Państwa, po to, żeby tam budować. Gdyby taki program ogłoszono, bo ja mam świadomość, że jeżeli dzisiaj na poważnie wzięto by się za to, żeby tam budować mieszkania na tych, w tych miejscach, no to realnie w większości przypadków te mieszkania zaczęłyby być budowane za 3-4-5 lat. Te procesy oczywiście trwają, ale samo ogłoszenie takiego programu na poważnie, na bazie, nie wiem, ustawy, która zostaje przyjęta, bardzo mocno ograniczyłoby popyt ze strony choćby tych, którzy kupują inwestycyjnie, mhm. bo oni z tyłu głowy mieliby, że za te parę lat te dziesiątki, może setki tysięcy mieszkań pojawiłyby się na rynku i pytanie, czy moje mieszkanie kupione dzisiaj po tej cenie, którą mam, czy to mieszkanie w ogóle by na siebie było w stanie zarobić, jeżeli mówimy o, taką, o takiej czystej spekulacji? Więc to jest największy problem. Podaż. Yy, mamy, słyszę o tych pomysłach rządowych. No, mija rok, nie mamy tak naprawdę zaprezentowanego programu, ale mamy gdzieś tam jakieś wrzutki dotyczące planów. Yy, no i to co słyszę, czyli wykorzystanie tych działek w postaci jakiejś formy przekazania ich samorządom, w ogóle nie ten kierunek. Moim zdaniem to skomplikuje tylko cały proces. Ja od wielu, wielu lat zachęcam do tego, żeby te działki, te ziemie postawić do dyspozycji no, w pewnym sensie firm prywatnych, ale na zasadzie joint venture. Czyli mamy spółkę z Karu Państwa, która ma teren, mamy przetarg, który deweloper prywatny chce z nami wejść, no, kto da najlepsze warunki we współpracę, spółka skarbu państwa albo bezpośrednio skarb państwa zawiązuje spółkę celową z takim prywatnym deweloperem, czyli skarb państwa wkłada tę ziemię, prywatny deweloper to buduje, sprzedaje, dzielimy się zyskiem. Taka formuła jest najprostsza, a nie jakieś przekazywanie samorządom, No, nie wiem w ogóle jakby to miało wyglądać, teraz co samorządy z tym zrobią, co same będą budować te mieszkania? Po co tak? I samo ogłoszenie tego programu byłoby bardzo ważnym elementem ograniczającym, przynajmniej ograniczającym wzrost cen. I dopiero jak takie coś zrobimy, to w drugiej kolejności, moim zdaniem, powinniśmy pracować nad programem wsparcia, czyli tym kredytem, bo też uważam, że takie programy są potrzebne. A w ogóle, panie Szymonie, to czego nie mamy w Polsce, to strategia dla mieszkalnictwa. I moim zdaniem, taka strategia powinna być opracowana tak, jak wchodziliśmy do NATO, czy do Unii Europejskiej w ramach porozumienia ponad podziałami. Ja w ogóle też od lat mówię, że te najważniejsze strategiczne kwestie związane także z polską gospodarką powinny być ustalone właśnie ponad podziałami. Zbiór najważniejszych rzeczy, które Polska ma zrealizować. Mhm. Inwestycje w kolej, nie wiem, jakieś rozbudowy gazoportów, może CPK, nie wiem, warto, nie warto, nieważne, ale gdyby centralny port komunikacyjny był uzgodniony z ówczesną opozycją, to dzisiaj nie zastanawialibyśmy czy się nad tym, czy będzie, czy nie będzie, i ile będzie budowane. I to samo powinno być ze strategią dla mieszkalnictwa w Polsce. I w ramach tej strategii jest miejsce i na to, o czym przed chwilą powiedziałem, i na dopłaty do kredytów dla tych, którzy chcą mieć na własność mieszkania, ale nie stać ich na te kredyty, i na rozwój, bo to jest bardzo ważny element układanki także budownictwa komunalnego, a może niekoniecznie budownictwa w sensie nowych, lokali, bo przecież w samorządach mamy dzisiaj grubo ponad milion pustostanów, to może zacznijmy te komunalne mieszkania od właśnie tego obszaru, czyli państwo uczestniczy w budowie takich czy w, w, w remontach tego mm -hmm. typu lokali razem z samorządami. Taka strategia jest potrzebna. I dopiero po, jak mamy tą strategię, to mówimy o tym, że w ramach tych strategii będzie dopłata do kredytów, bo tak to mamy taki pomysł rzucony, a to tutaj zrobimy, a to tu, a jeszcze hmm. pewnie te pomysły zależą od tego, co w danym momencie jest lepsze z punktu widzenia poparcia politycznego. Jeżdżąc po Polsce, cały czas widzę, że w, szczególnie w mniejszych ośrodkach ci lokalni deweloperzy cały czas budują nowe e, nieruchomości. Czy oni będą w stanie je sprzedać po tak wysokich cenach, jak mamy obecnie? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Natomiast panie Szymonie, też patrząc na, na ten rok, no to mamy jednak y, znowu spadek w mm -hmm. tych y, nowych y, inwestycjach. No właśnie dlatego, że też chyba jest obawa o to, czy, czy te ceny będą dalej rosły, ale też w takich miastach jak Roków czy Warszawa nie ma gdzie budować. Tak swoją drogą, to też mówił Pan o, to, o tych deweloperach, którzy wykorzystują szanse. Przecież ja znam bardzo wielu deweloperów, którzy mają bardzo spore, to się tak ładnie nazywa, banki ziemi mhm. i nie budują, bo czekają na jeszcze lepsze czasy, żeby jeszcze więcej zarobić. Ja też jako naprawdę zwolnik wolnego rynku, patrząc na, na takie sytuacje, to się zastanawiam, czy nie byłoby zasadne wprowadzenie na przykład podatku yy, od takich ziem, które są w ramach planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe. I jeżeli taki deweloper, właściciel ziemi, nie musi być deweloperem hmm. przez dwa lata, nie rozpoczyna działalności, no to trzeci rok musi zapłacić podatek, czwarty rok jeszcze wyższy podatek, piąty rok jeszcze wyższy podatek. Może to jest zasadne, jeżeli mamy taką sytuację. Nawet w kraju, który nam się kojarzy absolutnie z wolnym rynkiem, choć oczywiście on nie jest tak do końca wolny, ale kojarzy nam się ten kraj z wolnym rynkiem, czyli Stany Zjednoczone. Pamiętam jak Joe Biden, Patrząc na mocny wzrost cen ropy dwa lata temu, powiedział takie zdanie: Mamy bardzo dużo wydanych koncesji, na szczególnie ropę łupkową. Zachęcam do tego, żeby rozpocząć eksploatację. A jeżeli to nie zostanie rozpoczęte, ja słuchałem na żywo tego wywiadu Joe Bidena, tej konferencji prasowej. Jeżeli to nie zostanie rozpoczęte, to zastanowimy się nad, nad mechanizmem, który zachęci. W cudzysłowie, zachęci do tego, żeby tę eksploatację rozpocząć. Więc nawet tego typu pomysły, moim zdaniem, mają sens. Panie Szymonie, policzmy to. Mhm. Dzisiaj, i mówię tutaj o tych najdroższych spółkach realizujących, czyli tych giełdowych, dużych, które mają też koszty korporacyjne, wybudowanie w, przyzwo, w przyzwoitym standardzie metra kwadratowego mieszkania to jest wyraźnie poniżej 6 tysięcy złotych. Owszem, Koszty pracy mocno wzrosły, ale ceny materiałów budowlanych w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo mocno spadły. Tych kosmicznych szczytów, które widzieliśmy bezpośrednio po rozpoczęciu, po eskalacji wojny w Ukrainie. Do tego dodajemy koszty marketingu, koszty finansowania bardzo wysokie, bo kredyty są drogie, ale relatywnie krótkie kredyty, bo to jest tak naprawdę maksymalnie 36 miesięcy. Co tam jeszcze? No Jakieś tam inne koszty związane z realizacją tych, tych koszty sprzedaży myślę, że maksymalny A, i dodajmy do tego przyzwoitą marżę, czyli 20%. Tak naprawdę banki zaczynają rozmowę na temat finansowania takiej inwestycji przy marży brutto na poziomie 15%, więc te 20% to i tak już jest powyżej przyzwoitego poziomu. Mhm. Jak to wszystko pan pododaje, to ma pan cenę w okolicach 8 tysięcy złotych za metr. 8 tysięcy złotych za metr. Nie mamy tu jednego elementu. Kosztu działki. My to na nazywamy cena do pumu. Czyli yy, ile w metrze kwadratowym mieszkania jest ceny związanej z zakupem działki. To oczywiście zależy od tego, no, ile działka kosztuje, ale ile można na tej działce wybudować tych metrów kwadratowych. No i gdyby ta cena do wynosiła 2,5 2 zł, złotych, a tak moim zdaniem powinno być. W przypadku, no nie oczywiście rejonów typu, przepraszam, Błonia w Krakowie, mam mhm. nadzieję, że nigdy nie zostaną zabudowane, czy okolice Pałacu Kultury, ale przyzwoite lokalizacje, może nie najbardziej topowe, ale przyzwoite z punktu widzenia mieszkania, to zamykamy się w 10 tysiącach złotych z przyzwoitą marżą dla dewelopera i dla firmy realizującej. 10 tysięcy złotych ceny mieszkania w Warszawie, Krakowie, Szczecinie. W Szczecinie to nawet pewnie, chociaż koszty realizacji pewnie podobne, czy, 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 czy trójmieście. A przecież ten metr kwadratowy można taniej wybudować, bo ja podkreślam, brałem pod uwagę koszty tych firm największych. Jak to będzie budował, przepraszam za sformułowanie, przysłowiowy Franek z juzkiem, czyli jakaś niewielka firma gdzieś tam w mniejszej miejscowości, to te koszty realizacji będą dużo niższe. No to skąd te 18 tysięcy? No z jednej strony, czy 16 tysięcy w Warszawie? No z jednej strony... To jest to, co pan powiedział, czyli te marże, no wykorzystali, skoro popyt się taki zrobił, to wykorzystali, ale z drugiej strony to jest właśnie to, że nie, 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 nie ma gdzie budować. Dlatego tak ważna jest ta część podażowa. Czy ceny wzrosły w Polsce dlatego, że kupowali za gotówkę bogaci ludzie na inwestycyjnie? Oczywiście, że też. Czy dlatego, że kupowali ci, którzy chcą wykończyć to mieszkanie i sprzedawać? Flipersi, słowo klucz ostatnich dwóch lat. Pewnie, że też. Ale nie byłoby tego wzrostu, gdybyśmy pokazali możliwość realnego zwiększenia ilości tych budowanych mieszkań w relatywnie dobrej cenie. Oczywiście, obok tych ziem, które moim zdaniem państwo powinno jak najszybciej dać do dyspozycji, mamy kwestie procesów administracyjnych, które w wielu gminach trwają bardzo długo i różnego rodzaju, rodzaju pobocznych kosztów związanych z realizacją właśnie w gminach. Tak, to jest wszystko prawda. Państwo moim zdaniem powinno też pomagać miastom w budowaniu, o to nazywam, satelickich centrów miast. Czyli wtedy, kiedy nie ma już naprawdę tych działek fizycznie, to jest przykład Krakowa, mojego rodzinnego miasta w tym ścisłym centrum, to pomagajmy miastom, bo to jest kosztowne, rozbudowywać infrastrukturę, i tu nie chodzi mi tylko o gaz, prąd, wodę, kanalizację, ale także drogi, nie tylko, także te poważniejsze, czyli wielopasmowe. Oczywiście komunikacja miejska, czyli pomagajmy w rozwoju, nie wiem, tramwajów, autobusów, trojbusów itd. itd. Tutaj często samorządy nie są w stanie tego samego udźwignąć. I te satelickie centra, oczywiście samorządy, które tam robią swoje oddziały najważniejszych urzędów, żeby nie trzeba było do centrów jeździć, i to także powodowałoby, że pojawiałoby się większe zasoby ziemi. Ciekawych z punktu widzenia kupowania mieszkań tam budowanych, ciekawych z punktu widzenia oczywiście kupujących. To spójrzmy jeszcze na koniec naszej rozmowy na naszą gospodarkę z perspektywy gospodarki europejskiej i tego, co się dzieje troszeczkę szerzej. Największy partner gospodarczy Niemcy. Od miesięcy już czytamy o kryzysie, o o, o problemach gospodarki ostatnio nawet były spore, sporo informacji było dotyczących na przykład kryzysu w niemieckiej motoryzacji, która stanowi bardzo dużą część tego budżetu i tych pieniędzy, które wpływają do, do budżetu Niemiec. Ostatnio było, pojawiła się informacja o cłach na chińskie samochody. Jakiś czas temu pojawiła się nawet propozycja wycofania tego pomysłu odnośnie likwidacji samochodów spalinowych do 2035 roku. Jaki wpływ na tą całą gospodarkę może mieć ten kryzys motoryzacyjny i jaki wpływ będzie miała ta taka walka chińsko-europejska, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze? Autoryzacja, czyli moje drugie wielkie hobby obok rynków finansowych. No właśnie, Niemcom się załamała polityka, którą prowadziły latami. Te trzy najważniejsze filary, ten pierwszy to nawet nie 20 ostatnich lat, czyli tylko znacznie, znacznie dłużej, czyli nie musimy tak dużo inwestować w naszą obronność, bo przecież Stany Zjednoczone nas bronią i to się skończyło. To, to w zasadzie możemy powiedzieć, że, że się skończyło nawet nie w kontekście tego, że Amerykanie się wycofają z Niemiec. Tylko w kontekście tego, że niestety Europa będzie musiała, już to się dzieje, będzie musiała ponosić olbrzymie wydatki z punktu widzenia tych agresywnych działań Rosji po to, żeby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. No a jak Trump wygra wybory, nie wiem kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, no to pewnie może i dojść do, do wycofania się części żołnierzy na przykład z Niemiec, oby nie z Polski. Ale te dwie gospodarcze, te dwa gospodarcze filary ostatnich 20 lat, przynajmniej 20 lat, oparcie na tanich surowcach z Rosji, nie muszę rozwijać tematu myślę. To pamiętajmy tylko o tym, że Niemcy kupowały na przykład gaz taniej niż Polska, więc dla nich dzisiejsza cena, oni już ten gaz kupują po tyle, ile my. Kupują na rynku, kupują w Stanach, kupują w katarze. To nie jest wzrost razy dwa, czy nie cały razy dwa, tylko odpowiednio więcej. No, i drugi element to jest oparcie się na bardzo mocnej współpracy z Chinami. Tu mamy bardzo, elementu, bardzo wiele elementów tej współpracy. Oczywiście Niemcy miały bardzo dużą nadwyżkę handlową z Chinami. To się prawdopodobnie w roku 2024 skończyło. Mamy jeszcze 3 miesiące, więc. Yy, no, ale to cud by się musiało wydarzyć, żeby tak nie było. Natomiast jest jeszcze inny bardzo ważny aspekt tej współpracy. Mianowicie taki, że Niemcy nie miały specjalnego problemu z tym wymogiem transferu technologii, z tworzeniem joint venture w, w Chinach. W związku z tym Chińczycy uczyli się produkcji różnego rodzaju rzeczy także od Niemców, także od niemieckich firm. No i to, co z takim dość dużym uśmieszkiem, i wiem co mówię, bo miałem wiele rozmów z niemieckimi przedsiębiorcami, z dużym uśmieszkiem Niemcy podchodzili do tej kwestii, czyli ci frajerzy z Chin za śmieszne pieniądze produkują nam różne rzeczy, a potem my dobijamy swoje nazwy i na potężnych marżach to sprzedajemy. No to się okazało jednak takim koniem trojańskim, bo jak się ci Chińczycy nauczyli produkowania różnego rodzaju rzeczy, no to zaczęli oczywiście dużo taniej, no to zaczęli pod już własnymi markami zarabiać na tym wszystkim potężne pieniądze na swoim rynku miliard czterysta milionów konsumentów, bogacących się przypominam czyli trzy razy więcej niż w Unii Europejskiej i generując potężne pieniądze na, tym, na tej operacji, zaczęli wychodzić w świat i także na tych rynkach dojrzałych. Po paru latach konsumenci już nie chcieli płacić dużo więcej, tylko dlatego, że mieli tam odpowiednie znaczki, na przykład niemieckich firm, tylko zaczęli kupować po prostu chińskie produkty, mając coraz większą świadomość, że to jest dokładnie to samo, bo dokładnie w tych samych fabrykach to powstaje. Czyli tak w pewnym sensie wyhodowaliśmy problem na własnej skórze, na własnej piersi. I rynek motoryzacji jest kapitalnym przykładem dokładnie takiego sa samego działania. Panie Szymonie, dokładnie tego działania. Panie Szymonie, yy, mówi Pan o tych cłach, a wie Pan o tym, że przeciwko temu cłu, nałożeniu tych ceł, yy, jest na przykład BMW, jest na przykład Volkswagen? Tak, oczywiście. A wie Pan tak dlaczego? Tak Dlatego, że yy, właściciele BMW mają dzisiaj większy biznes w Chinach. I większy hmm. potencjał biznesu w Chinach, właśnie dlatego, że tam jest miliard czterysta milionów ludzi, i oni boją się tego, że nałożenie tych ceł spotka się z retorsją dla ich firm właśnie tam, czyli w Chinach. I tak naprawdę oni, na, tą, oni na, 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 na tym stracą. Dla mnie to jest bardzo krótkowzroczna polityka, bo proszę zobaczyć, przecież dokładnie tak samo podchodzono do Rosji. Rosja nam nic nie zrobi, cywilizujemy Rosję właśnie tymi relacjami gospodarczymi. I wygląda na to, że Niemcy się nic nie nauczyli, wierząc w to, że będą mogli swobodnie prowadzić swoje działania w Chinach. A przecież, jaką pan Kwant ma gwarancję, właściciel BMW, że pewnego pięknego poniedziałku rano obudzi się i nie dowie się, że właśnie chiński rząd znacjonalizował wszystkiego fabryki w, 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 w państwie środka? Moim zdaniem to jest totalna naiwność, ale taką dzisiaj politykę część niemieckich firm reprezentuje, niestety, bo ja jednak uważam, że to jest niestety. Jak to się skończy? Ja myślę, że taką małą wojenką handlową się skończy. No właśnie, czy małą, czy dużą, nie wiem, bo nie wiem, czy Chiny rzeczywiście podejmą to wyzwanie w 100%. Myślę, że jeszcze jednak ten świat zachodu, Stany Zjednoczone. Europa są na tyle potężne, że suma summarum dla Chin może to oznaczać jednak większy ubytek niż dla nas. Natomiast Chińczycy potrafią zrobić krok wstecz po to, żeby w tych swoich długoterminowych, na dziesiątki lat strategiach jednak wygrywać. Więc czy będzie to taka pełna, wielka wojna handlowa, nie wiem. Jakieś na pewno działania ze strony chińskich rząd zostaną podjęte, ale myślę, że my nie mamy trochę wyjścia w tej chwili jak ograniczenie dostępu chińskich produktów do rynku Unii Europejskiej, co zresztą zrobiły już Stany Zjednoczone u siebie, wprowadzając, jeżeli mówimy o autoryzacji, stuprocentowe cła na samochody elektryczne produkowane w Chinach. Mówię o elektrycznych, bo samochody spalinowe nie są, jeżeli chodzi o technologię silników spalinowych, nie są konkurencyjne, moim zdaniem przynajmniej, znaczy to są bardzo przyzwoite silniki, Głównie opracowane jednak, albo znowu skopiowane, bo przecież Chińczycy kradli technologię latami, albo kupowali te technologie. Ale mimo wszystko tutaj jednak ta wiedza, ta, 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 ten potencjał, potencjał technologiczny wciąż jeszcze, szczególnie w Europie, jest wyższy. Natomiast jeżeli chodzi o samochody elektryczne. No to tutaj mówimy o absolutnie równoprawnym produkcie. Każdy, kto jeździł jakimkolwiek samochodem elektrycznym, ja sobie zrobiłem na jedną z konferencji takie zestawienie naj, mm. najpopularniejszych marek, to tam mam 80 różnego rodzaju znaczków. 80 znaczków y, najpopularniejszych marek, nie mówię firm, bo tych firm jest oczywiście mniej, które działają dzisiaj w Chinach. Część z nich oczywiście znamy, część z nich bardzo agresywnie wchodzi także do Polski. Nie wiem, czy ja mogę tutaj, u, u, u panie Szymon, mówić te nazwy. Tak. No BID wszyscy znamy, tak. Omoda. Mm. MG oczywiście, czyli marka brytyjska przejęta przez Chińczyków. No Volvo jest oczywiście od lat już chińskie. chińskie tak. Nie wiem czy wszyscy z tego zdają sprawę. Ale tych, tych różnego rodzaju marek jest dużo więcej. Jak ktoś jeździł takim samochodem chińskim, no to wie, że to nie jest barachło, to nie jest dramat, to nie jest katastrofa, to jest naprawdę przyzwoita jakość wykonania po dużo, dużo niższej cenie, więc to stanowi realne zagrożenie. No, część osób może boi się tego, że ten samochód chiński go nagrywa, podsłuchuje i wysyła potem te informacje gdzieś tam do Chin. Mamy takie informacje dotyczące na przykład odkurzy, odkurzaczy tych jeżdżących tak, nam tak, po domach, tak. choćby estoński wywiad w w lutym, czy w marcu publikował taką informację. Mamy oczywiście dużo na ten temat, jeżeli chodzi o sprzęt AGD, ale także sprzęt komputerowy, Informacji z, publikowanych w Stanach Zjednoczonych to są raporty różnych agencji wywiadowczych w Stanach. Najczęściej jest to robione na zlecenie albo Kongresu, albo Senatu Stanów Zjednoczonych. NSA swego czasu parę lat temu taki, taki też esej popełnił, który został odtajniony, więc no, pewnie to się dzieje, na pewno się to dzieje. Pytanie, czy klient się tego będzie bał, czy nie, ale moim zdaniem, jeżeli nic z tym nie zrobimy, no to wiele marek w Europie będzie miało bardzo, 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 bardzo poważny problem. Jeśli ktoś uważa, że ten problem nie dotyczy marek premium, tutaj mówimy głównie o niemieckich markach tych trzech, czyli BMW, Mercedes, Audi, no to wsiądźcie Państwo do tych marek, które są uważane za marki premium w Chinach i popatrzcie na te różnice, które są. One jeszcze być może są, jeżeli chodzi o te marki premium, ale biorąc pod uwagę różnice w cenie, i myliłby się ten, kto, kto postawi tezę, że w markach premium cena nie ma znaczenia, no to naprawdę mamy do czynienia z dużą konkurencją. Jeszcze jedno, panie Szymonie, na mhm. koniec. Ja w swoim S-Klasse czy BMW 7 mam fantastyczne rozwiązania technologiczne, mam fantastyczne ekrany, wyświetlacze. Większość z nich jest budowanych w Chinach. I Chińczycy nie mają żadnego problemu, żeby w swoich samochodach tego typu rozwiązania stosować, więc to też nie jest przewaga. Mówi Pan o tym, że Chińczycy nie boją się zrobić krok wstecz. Czy właśnie to, o czym wspomniałem, czyli ten plan wycofania się z likwidacji samochodów spalinowych, który na razie jest jeszcze w planach i, to są, i są rozmowy już, jest takim zaczątkiem. Głębszych rozmów i dyskusji na temat tego, czy faktycznie cała kwestia ekologii i tego mocnego promowania elektrycznej motoryzacji, a co za tym idzie później, wszystkich rozwiązań związanych z Zielonym Ładem, który dosyć dużo kosztuje gospodarkę europejską i ona staje się między innymi przez to mniej konkurencyjna, będzie początkiem właśnie wycofywania się z tych pomysłów? To już się dzieje. Na poziomie firm to już się dzieje. Najlepszym przykładem są tutaj firmy niemieckie, w których właściwie grupa Volkswagena prawie wprost powiedziała, że jednak porzuca tę koncepcję i będzie pracowało nad nową generacją silników spalinowych. Mercedes właściwie powiedział to samo. A w przypadku wielu koncernów, może niewielu, ale no, tego największego koncernu na świecie, czyli Toyoty, nigdy w ogóle czegoś takiego nie ogłoszono. Zresztą człowiek, który jest dzisiaj szefem Rady Nadzorczej, przez lata był dyrektorem wykonawczym, czyli de facto po naszemu prezesem firmy, wnuk, prawnok założyciela Aikido Toyota, nigdy nie twierdził, że Toyota w dającej się przewidzieć perspektywie zrezygnuje z silników spalinowych. Zresztą między innymi dlatego nie jest już prezesem. No zmuszono go, mimo tego, że rodzina Toyoty, Toyody ma w dalszym ciągu duży pakiet akcji, ale zmuszono go dojś, do, do odejścia z firmy. On nie chciał odchodzić i nie był jeszcze w wieku emerytalnym. On odszedł dlatego, że był przeciwnikiem silników, może nie przeciwnikiem, ale przeciwnikiem tej narracji, że oto już tylko elektryk, elektryki, no oczywiście w formule może napędu wodowodowego Dorowego, ale tylko to ma przyszłość, już mamy wszystko inne kończyć. No i na dzisiaj się okazuje, że, że w tym kierunku raczej będziemy szli. Panie Szmonio, tu jest jeszcze inny problem. Ja Czyli naprawdę... co, motoryzacja rozpocznie likwidację Zielonego Ładu? Nie, może nie likwidację, natomiast moim zdaniem to jest, jeżeli jeszcze inaczej, w niektórych obszarach nie będziemy mieli opóźnień i moim zdaniem energetyka należy do tych obszarów. Jestem absolutnie za tym, żeby odejść tutaj od węgla i, i tych terminów odejścia się trzymać, przy czym dobrze, że energetykę jądrową uznano za energię zieloną, bo pamięta pan, że był taki okres, kiedy, no zresztą dlaczego Niemcy zamknęli swoje, czy rozpoczęli proces zamykania tych siłowni jądrowych? No oczywiście Fukushima, która przestraszyła część społeczeństwa niemieckiego, ale także traktowano te siłownie jako, jako jednak nie zieloną. Energię. Więc to jest ważny element. I tutaj raczej później nie będzie. Jeżeli to nieznaczne i bardziej wynikające z takich technicznych kwestii, no ja mam nadzieję, że my w Polsce w końcu zaczniemy budować na poważnie tą pierwszą elektrownię atomową. Natomiast jeżeli chodzi o motoryzację, bo do tego zmierzam, panie Szymonie, naprawdę ja wiem, że te wszystkie analizy, które są robione, takie dogłębne analizy, także przez różnego rodzaju instytuty, na pewno mają ślad lobbingu. I te, które mówią tylko elektryki, i te, które mówią nie, elektryki nie są bardziej ekologiczne niż, niż spalinowe. Ale jak weźmiemy sobie pod uwagę ten lobbying i przeczytamy te analizy, nie jedną, nie dwie, tylko przynajmniej 7-8, ja przeczytałem kilkanaście, także te, które powstawały w Stanach Zjednoczonych, to na dzisiaj nie da się udowodnić, że w pełnym zakresie produkcji, dostarczania energii do tych, do tych, wydobycia tej energii, ale także produkcji, utylizacji, Samochodów elektrycznych i spalinowych, samochód elektryczny jest już, tak to określę, istotnie bardziej ekologiczny niż samochód spalinowy, niż nowoczesny samochód spalinowy. Tak na marginesie wie Pan o tym, że diesel znacznie mniej CO2 emituje niż nowoczesna benzyna. Tak. To wie Pan o tym, prawda? To tak. jest kolejny mit, który tak. mamy. W dieslach mamy cały czas problem z tlenkami azotu. To znaczy, oczywiście, te nowe technologie powodują, że, czyli wykorzystanie amoniaku tak naprawdę. Powodują, że nowoczesne diesle spokojnie spełniają emisję, normę emisji, ale emitują i tak więcej tych tlenków azotu niż nowoczesne silniki benzynowe. To jest problem, to trzeba dalej rozwijać. Natomiast to jest dla mnie na, największy znak zapytania, dlatego byłem przeciwnikiem, mówię o tej ekologiczności elektryków, dlatego byłem przeciwnikiem tak szybkiego odejścia od silników spalinowych. I jestem dalej. I jeszcze raz to podkreślę. Cieszę, cieszę się, że mamy tutaj jakieś, jakąś czkawkę. Dlatego, że nie ma dzisiaj dowodu na to, że ten elektryk w europejskich realiach jest bardziej ekologiczny. Pewnie on jest bardziej ekologiczny w Norwegii, która 94% prądu ma z wody. Choć jak ten stan wody był bardzo niski, ostatnie lata mamy 35-37 stopni w wielu krajach, w których w ogóle takiej temperatury nigdy nie było w Europie. To nagle się okazuje, że Norwegia musi kupować prąd w innych miejscach. Włochy, które też są bardzo zaawansowane w odchodzeniu od węgla. Kupowały prąd, no pół, pół biedy, że we Francji. Ale przecież Francja zaczęła w no kupować tak. prąd, bo się okazało, że kraj oparty na energii atomowej ma problemy, no bo znowu niski stan wód, no bo wzrost temperatury wód, a przecież te reaktory trzeba jakoś chłodzić, więc trzeba część reaktorów, część reaktorów trzeba było wyłączyć. Więc jakby to nie jest wszystko takie proste. I jeszcze jedna rzecz, panie Szymonie. Jeżeli mamy spełnić sam FIT-55, to oznacza, że w momencie spełnienia tego prądu w Europie musiałoby być około 17,5 miliona ładowarek. To jest do zrobienia. Ale na pytanie, skąd Wy chcecie mieć czysty prąd do, do tych ładowarek, Komisja Europejska do dzisiaj wiarygodnie nie odpowiedziała. Dziękuję serdecznie. <laughs> Bardzo dziękuję. Wam... Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o innych materiałach, które już stworzyłem, aby nie ominąć żadnego z nich. Przypominam o subskrypcji i dzwoneczku. Wtedy dostaniecie powiadomienie o tym, że nowy materiał pojawił się na tym kanale. Cześć i do zobaczenia następnym razem.